Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o serialach. Jesteśmy z chorym Piotrem Markiewiczem. Chorym jak chorym. To nie w pełni. Teraz będziesz udawał, że jesteś zdrowy? To znaczy nie da się tego oszukać, że Państwo będą słyszeli, że brzmię trochę inaczej. Dlatego będę sobie cukierka w trakcie. Witamy serdecznie. Zaczniemy dzisiaj dużo, dużo ciekawych rzeczy. Tak. Ja mam bardzo dużo newsów, bardzo ważnych również. Ja mam mniej, ale też ważne. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od newsa, który może ci się wydawać może nietypowy, ale tuż przed, no tuż tak, godzinę czy dwie przed podcastem. Też mam na liście. Doszła do nas wiadomość, że w wieku 76 lat zmarł w USA O.J. Simpson. I teraz, dlaczego o tym mówimy? Właśnie pytanie, od której strony chcesz zacząć? Od futbolu, od komentatorki, czy od nagiej broni? No nie, najpierw bym powiedział... Czy od morderstwa? Chyba trzeba jednak zacząć od morderstwa, bo to jest coś, co określiło jego życie raz na zawsze. Mhm. I jednak przede wszystkim z tym będzie kojarzony. Facet, który uniknął chyba jednak zasłużonej kary, no nie wiemy na 100%, ale na 99,9% wiemy, zasłużonej kary za morderstwo swojej żony oraz jej partnera. Wszyscy Państwo to pewnie widzieli, albo przynajmniej słyszeli, albo może oglądaliście American Crime Story, serial poświęcony tej sprawie. Wiele było dokumentów. Wiele dokumentów było, tak. No, sprawa bardzo znana, jeden z najgłośniejszych procesów karnych w ogóle w historii USA. Jedno z najsłynniejszych nagrań ucieczki samochodowej. Sławna ucieczka, wiesz, ja widziałem to, no nie na żywo, ale w sensie w CNN, jak to się działo. W redakcji Gazety Wyborczej. Pamiętam, jak oglądaliśmy i nie rozumieliśmy, o co chodzi. Dlaczego oni pokazują ten tabun 1000 samochodów policyjnych na tym jednym białym bronko? Tak, to było dosyć niesamowite. Ale wydaje mi się, że jednak w naszym podcaście powinniśmy O.J. Simpsonowi poświęcić chociaż minutę, bo jednak był również... Zdefiniował kulturę i popkulturę. Był jednak aktorem również po zakończeniu kariery sportowej. Na pewno go Państwo kojarzycie z Nagiej Broni, bo to chyba jest najbardziej znana jego rola filmowa. Ja go najbardziej lubię w Płonącym wieżowcu. Był taki... Oh, wow. Kojarzysz ten film w ogóle? Właśnie próbuję odgrzebać w pamięci. No. Pamiętam tytuł, ale nie pamiętam. Co to jest? To jest film z 74 roku, który no, był... Ja go pamiętam jako dziecko, oglądałem go w kinie Czajka w Warszawie. To był taki film, który pod koniec lat 70. był bardzo znany w Polsce, bo on po prostu... Wtedy bardzo mało filmów amerykańskich trafiało do Polski i z dużym opóźnieniem. To był film, który do nas trafił z bardzo dużym opóźnieniem. Ze względu na obsadę Steve McQueen i Paul Newman. I między innymi O.J. Simpson. To jest opowieść, genialny film katastroficzny o Titanic jako wieżowiec. Znaczy jest wieżowiec, który jest tak genialnie nowoczesny, że nigdy nic się w nim nie stanie i oczywiście się pożar zaczyna. Wyobraziłem sobie, że to jest Titanic. Tak, no to jest po prostu Titanic w formie wieżowca. I oczywiście wybucha w nim pożar i to jest kapitalnie opowiedziane wszystko. Naprawdę jest super historia, jest świetnie opowiedziana. Genialnie, mnóstwo genialnych aktorów tam gra. Przepraszam, tylko Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner. No naprawdę po prostu nagromadzenie gwiazd w tym filmie jest gigantyczne. I to się świetnie oglądało i ja najbardziej pamiętam właśnie O.J.a z tego filmu. Okej. Okay. No ja z nagiej broni z tego... Z tej gonitwy, szczerze mówiąc. No bo ta gonitwa jednak, no jak Państwo widzą, dużo... filmików różnych właśnie z takich kartotek policyjnych, jak policja kogoś ściga w Stanach Zjednoczonych, no to najsłynniejsza relacja to właśnie była z pościgu za O.J. Simpsonem. I w wielu dziełach kultury i popkultury pojawiają się nawiązania właśnie do O.J. Simpsona. Bardzo często, i to jest właśnie coś, o czym często mówimy, w tłumaczeniu lektorskim przeważnie się to wygubia. Tak. Ale tak bardzo umocowany jest case O.J.a, że jak jest jakiekolwiek nawiązanie w serialach do zamordowania byłej żony w proceduralach. To jest... Człowiekowi, który się udało uniknąć odpowiedzialności, to się zawsze przywołuje. Tak, to się zawsze przywołuje O.J.a. Jeżeli jest jakiś aktor, który został mordercą, przywołuje się O.J.a w jakimś wspomnieniu albo właśnie w jakimś takim delikatnym wrzuceniu, że he's O.J. Tak. No to wiadomo, że to o to chodzi. Więc w amerykańskiej popkulturze, w amerykańskich filmach i serialach O.J. Simpson jest cały czas obecny. Niekoniecznie zawsze wprost opowiadając o sprawie O.J.a. Tak. Kolejny news? Panu Tomaszowi się nie podoba, że wspominamy O.J. Simpsona.
Lubię takie, wiesz, poczucie sprawiedliwości w ludziach. Naprawdę. Panie Tomaszu, nadaje się pan na przysięgłego. To ja jeszcze wspomnę, panie Tomaszu, o jeszcze jednym filmie, w którym O.J. Simpson zagrał, i to jest Capricorn One. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. To jest genialny film, też, to jest też z lat 80. film. Genialny film, który jest oparty o prawdę na temat lądowania na Księżycu, że ono się nigdy nie odbyło. I tam jest opowiedziane tak, historia lądowania na Księżycu, które zostało nakręcone w hali, że niby lądują na Księżycu, i potem się okazuje, że trzeba zabić tych, o czym ci astronauci nie wiedzieli, że trzeba ich będzie zabić, i udawać, że nie wrócili z kosmosu, i oni uciekają, próbują się ratować przed śmiercią, i jednym z tych astronautów jest O.J. Simpson. Okej. Dobrze, kolejne newsy? Tak, dużo newsów, tak. Ja powiem teraz o czymś, co bardzo... Jak powiesz, to cię przebije. Mów, ale mów. Odważ się, proszę bardzo. Masz ten jeden strzał. Tak. The Night Manager wraca na dwa kolejne sezony. Naprawdę? Naprawdę. W ogóle nie słyszałem o tym, ale to już nie będzie na podstawie książki, bo nie ma książek. BBC Prime i BBC i Prime Video. Do roli głównej wraca Tom Hiddleston. I wraca jako Jonathan Pine. I akcja będzie się toczyła 8 lat od pierwszego sezonu. Wspaniale. To nie wiedziałem o tym. To genialna wiadomość jest. No i teraz przebij to. To był wspaniały serial. Bardzo uważaj. Teraz uważaj. Teraz cię przebijam. No. Amerykańska telewizja CBS zamówiła kolejny sezon NCIS? Serialu NCIS i będzie to 22 sezon. Ja jestem szczęśliwy, ja kocham ten serial, jak państwo wiecie. Jestem bardzo zadowolony z tej decyzji, to jest słuszna decyzja, słuszną linię ma nasza partia. Co czas NCIS to są te kryminalne zagadki Rudego, czy to było CSI? Rudy to był CSI Miami. Okay. Tam, gdzie okulary zdejmował, to genialne, bo jest takie zbicie tych scen na YouTubie, bardzo śmieszne. Nie, NCIS to jest żandarmeria wojskowa marynarki wojennej. Policja marynarki wojennej. Wiesz, ja tak bardzo śledzę te seriale, i NCIS, i CSI, i tak olałem twoje, po raz 25, olałem twoje polecenie służbowe, żeby je obejrzeć, więc cały czas musisz pozwolić mi. Tobie na złość CBS wydłużył właśnie ten sezon, z czego jeszcze raz podkreślę, bardzo się cieszę. Oni idą na rekord Simpsonów. Tak, idą na rekord Simpsonów, to prawda. Dzieje się, a raczej kończy się dziać, CinemaCon. To jest bardzo duża, bardzo ważna impreza, gdzie studia... Boże, będzie coś o Marvelu. Nie, prezentują swoje różne rzeczy. Ja już wiem, że tutaj wprowadzasz bardzo ostre embargo, ale dzisiaj też będzie jeszcze o Marvelu, ale w innym aspekcie, z góry uprzedzam. Wiemy, jaką rolę w filmie Ballerina będzie miał Keanu Reeves. Johna Wicka. Tak, bo... Zdaje się pokazał w jakimś fragmencie, puszczali ten fragment, na to, tak, prawda? I... Film Ballerina z Aną de Armas w roli głównej dzieje się między Johnem Wickiem 3 a 4. Uh-huh. I John Wick jest takim mentorem głównej bohaterki, czyli granej baleriny przez Anę de Armas. Więc to jest moim zdaniem news. Wspaniale. Bo wszystko zapowiada się, że to będzie wspaniałe kino pod każdym względem. Wspaniale, bardzo się cieszymy. A czy mamy datę premiery Balleriny? Sprawdzę, nie wydaje mi się. Sięgnij pamięcią. Sięgnę pamięcią. Ja w tym czasie sprzedam ci następny news. Czy słyszałeś już, co się dzieje u mnie w miasteczku Wilanów w Warszawie? tramwaj? Nie, stary, jest to ściśle związane apartament? Z tematem naszego podcastu. Ale kręcą, Apple kręci coś na... Nie coś, tylko nowy sezon Fundacji. A właśnie, Fundacja Apple'a... Bo ja się zatrzymałem na etapie, w którym ludzie zastanawiali się, co kręcą Świątynię Opatrzności. Muszę powiedzieć, że jest to najbardziej nieprawdopodobne, ponieważ Fundacja Opatrzności Balerina Bożej... Balerina w 2025. Wspaniale. Fundacja. Świątynia Opatrzności Bożej. Idealnie pasuje do klimatu fundacji. Ma od dawna historia spiskowa, że jest to punkt zbiorczy dla ataku obcych na Ziemię. I to się teraz potwierdziło wszystko. Fundacja. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja ci pokażę zdjęcie, którego możecie państwo zobaczyć na Onecie, bo opublikowaliśmy, ale widziałeś zdjęcie tych flag wiszących? Tak. To jest nieprawdopodobne. To one wiszą, one cały czas tam wiszą. To jest nieprawdopodobne. Wisi
flaga fundacji na świątyni Opatrzności Bożej. Przejeżdżam pod tą świątynią każdego dnia. Kolejne objawienie będzie przy świątyni Opatrzności. Robi to na mnie za każdym razem powalające zupełnie wrażenie. I na pewno jak ja obejrzę ten sezon fundacji tylko po to, żeby tą scenę zobaczyć, która się będzie działa tam. Jest to, dla mnie jest to niebywałe zupełnie. To jest wspaniałe. Fundacja Apple'a kręcona w świątyni Opatrzności Jeżeli Bożej. Jeżeli ktoś kiedykolwiek wątpił, czy ten sens budowy tego budynku, to właśnie się okazało, że sens był głęboki. Sens był głęboki, tak. Dobrze. Się cieszymy. Zaraz, bo państwo gotowi nie uwierzyć, że jesteśmy na żywo. I od razu... Jak to nie? Już panu Tomkowi odpowiedziałem. No tak, ale pan Tomek... Pan Tomek pierwszy raz w życiu nas słuchał, bo napisał, jesteście dnem. Co oznacza, że pierwszy raz nas słucha. Że dowiedział się dopiero teraz. Dobrze. Rado Poli. Kilka razy pytałem, czy widzieliście serial Lake Mungo. Mango. Nigdy nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Widziałeś? Nie. Nie, ja też nie. Dobra, odpowiedział. Dobrze, pan Maciej, jak oceniacie serial na Disney Plus Modern Family? Im dłużej to oglądam, tym bardziej stwierdzam, że to dokument, a nie serial rozrywkowy. Mnie fenomen Modern Family jakoś ominął. Nie, zdecydowanie też. W sensie, wiem, że to jest... O, to jest jeden z tych seriali, na które nie śmiem powiedzieć złego słowa, bo wiem, że ma naprawdę rzesze fanów. I z tego, co słyszałem, jest bardzo dobrze zrealizowane, z bardzo dobrymi historiami, dobrze opowiedzianymi, ale kompletnie mnie ominął bokiem, a nie ukrywam, że ja też go mijam bokiem. Uh-huh. Może kiedyś do niego siądę, tak żeby bite obejrzeć wszystkie sezony, ale nie mogę powiedzieć złego słowa, bo nie widziałem, wiem, że bardzo dużo osób docenia. Pan Marcin pisze... Więc ty możesz skrytykować, Bartek. Nie, bo ja nie oglądam. Dla odmiany. Pan Marcin pisze kilka dni po wygranej PiS na Uniwersytecie Warszawskim w Krakowie? Coś mi się nie klei tutaj. Czy jest coś w Krakowie, co ma skrót UW? Bo mi się UW kojarzy z Uniwersytetem Warszawskim. Dobra, w Krakowie w każdym razie. Wisiały swastyki od dachu do chodnika. To się często dosyć zdarza na planach filmów o II wojnie światowej. Tak. Lećmy... Pan Tomasz, dobra, daję wam szansę. Panie Tomaszu, dziękujemy bardzo. Dzięki, panie Tomku. Wracając do O.J. Simpsona, jeszcze jakiś film bym sobie przypomniał, żartuję. Lećmy dalej z newsami, bo ja mam jeszcze dużo newsów. Ja mam takiego. Ja mam jeden news dla ciebie. O które państwo pytają. Bo NCIS był też dla ciebie, ale mam naprawdę dla ciebie. Dzięki, naprawdę doceniam. Mam naprawdę dla ciebie news. No. W 2026 roku. Czyli nie podwyżka. Nie. Wypowiedzenie. Też nie chciałbyś, ale nie. W 2026 roku Disney wypuścił film pełnometrażowy Mandalorian. No, tak, no i? No to jest news. Nie kręcicie? Jaki news? Wiedzieliśmy wszyscy, że będą trzy filmy. Aha, jednym to ja będzie nie widziałem, kontynuacja dobrze. Historii Rey Skywalker, czyli postaci z tej kolejnej trylogii, że będzie film... Wspomniałem, że mam do czynienia z... W Mandowersie, czyli w tym świecie Mandaloriana, wokół Mandaloriana, i wszyscy czuliśmy, że wróci Mandalorian. Co ważne, najprawdopodobniej już nie grany przez Pedro Pascala. A, to ciekawe. Chyba, że potwierdzili, że Pedro wraca. Nie. Ale już było zapowiedziane, znaczy, ja nie widziałem. Że on de facto był tylko głosem. On nawet się tam momentami na planie nie pojawiał. I trzecim filmem będzie film o początkach mocy. Skąd się wzięła moc? Ten ostatni jestem bardzo ciekawy. Z prądu? Ty widziałeś Gwiezdne Wojny? Parę razy. Dobrze. No i ten ostatni ja mam... Najbardziej się na niego cieszę i mam największe obawy względem niego. Bo nie wiem, czy potrzebujemy dostać film o tym, skąd się wzięło to, co jest takiego najbardziej cool w Gwiezdnych Wojnach. I takiego najbardziej tajemniczego. I takiego najbardziej tajemniczego, nie? MP pisze, pani Bartku, pana książka jest wciągająca, połknęłam na dwa razy, dziękuję za ciekawą podróż, pozdrawiam, cała przyjemność po mojej stronie. Będzie audiobook 18 kwietnia. Przeczytałeś już? Tak. O. Bardzo trudne zajęcie, muszę powiedzieć, że podziwiam ludzi, którzy zawodowo czytają książki. A myślałem, że ci, którzy słuchają. Jest to bardzo trudne. Mi się, po godzinie zaczął mi się tak plątać język, nie byłem w stanie zdać. A ile trwa twój audiobook? 8 godzin. To współczuję i zachęcam. Ale ja czytałem połowę mniej więcej, więc... Ale w sensie czytałeś połowę? Bo to jest rozmowa, więc ja czytałem swoje wypowiedzi, a wypowiedzi John'ego przeczyta polski aktor. Którego nie możesz jeszcze zdradzić. Nie, bo nie pamiętam, ale przeczyta tak. Sven Orgon, to by było wspaniałe, gdybyś czytał swój dialog. No, a co myślisz tam o szabacie?
Myślę, że... To jest śmieszne, bo czytasz i mówisz tak. Tak, naprawdę? Nie sądzę. Okej, okay, dziękuję. To także bardzo śmieszne jest. Pani Aga pyta, panie Bartoszek, miewają się kotki, olały mnie dzisiaj zupełnie. Kolejny dzień, tak jak co dzień zresztą. Tydzień jak tydzień. Tak. Ale czekaj, bo jeszcze... Bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo je lubię, pani Ago. Bo mnie... Ja mam cały czas dużo newsów. Po prostu ich dalej nie czytam, ale mam cały czas dużo. Bo mnie gdzieś ominął w ogóle, a raczej wyparłem chyba bardziej niż ominął, news o filmie The Apprentice. O, zgadnij kim. The Apprentice? No, o kim może być film The Apprentice? O, The Apprentice. Nie, coś mi to mówi, ale nie mogę sobie przypomnieć... Ma na imię Donald. Tusk? Drugi Donald. To będzie Trumpie. To będzie o programie The Apprentice? Nie, to będzie o dojściu do władzy de facto o wczesnych latach Donalda Trumpa. Jak zostawiał pierwsze kroki w biznesie. Fabularny film? Fabularny film. I... Kto zagra Donalda Trumpa? Jim Carrey? Sebastian Stan. Naprawdę? Naprawdę. I ciekawe, właśnie pojawiło się pierwsze. To jest telewizyjny film, czy fabularny? Nie. W ogóle premiera będzie w Cannes w maju tego roku. Przed wyborami. Czyli on już jest gotowy w ogóle. To jest gotowy film. To wspaniale. Czekaj, pokażę ci zdjęcie to, bo jest naprawdę bardzo dobrze. To fajnie, że państwo możecie to też zobaczyć. Świetnie wygląda. No? Świetnie, dobrze. Jest dużo bardziej przystojny niż naprawdę. No, tak, w rzeczywistości tak. Ale myślę, że Sebastian Stan jest bardzo dobrym aktorem. Tak. Myślę, że będzie jego dobrze. Wykonanie Donalda Trumpa może być będzie ciekawe. Wspaniałe. To teraz bardzo ciekawy news ze Sky'a, czyli coś, co zobaczymy na Sky Showtime. Sky robi serial o Mozarcie. Czyli taki reboot. A propos, powinniśmy w przyszłym tygodniu porozmawiać o rebootach, co ty na to? Tak, szanowni państwo. To genialnie mi się to udało, naprawdę. W przyszłym tygodniu rozmawialiśmy. Tak, ponieważ w przyszłym tygodniu nas nie będzie na żywo. Więc odcinek już nagraliśmy. My już wiemy, co w nim będzie. Zaskakująco mam gorszy głos niż teraz. Tak, to prawda. W tygodniowym odcinku. Tak, to ciekawe. Więc w każdym razie. Dziękuję za wszystkie cukierki miętowe, którymi karmiła nas ekipa i Krzysiek dokładnie. W każdym razie Sky robi serial o Mozarcie. To będzie reboot filmu Amadeusz. O! I tu już masz moją uwagę. I Will Sharpie zagra Mozarta, a Paul Bettany zagra Salieriego. Amadeusz, wspaniały film. Wspaniały film. Więc jeżeli będzie Milos serial Forman. Tak dobry jak film, to nasza teza w przyszłym tygodniu będzie prawdziwa. Zapowiada się nieźle, to prawda. Mam jeszcze kolejny news. Dobrze, śmiało, bo ja już koniec. Już nie masz, dobrze. Znaczy, ja mam takie newsy, o które widzę, że państwo nie, też mam pytają. Najlepszy news, trzymam, najważniejszy news. To nie jest najlepszy, to jest zły news, ale jest najważniejszy, trzymam na koniec. Ale najpierw przedostatni news. Kanał Plus zaczął zdjęcia do drugiego sezonu Minuty Ciszy. To jest ten z Robertem Winckiewicz, który otwiera Zakład Pogrzebowy. To jest ten serial. Ja się bardzo cieszę, ponieważ Minuta Ciszy mi się bardzo podobała. Więc się bardzo cieszę, że będzie drugi sezon. Premiera w przyszłym roku. Ale nie wiadomo, kiedy w przyszłym nie, roku. Na razie jest tylko, że w przyszłym roku. I teraz najważniejszy news na koniec. A zarazem najgorszy, jak zapowiadałeś. Tak, jest to historyczny news. Czegoś takiego newsa jeszcze państwo nie słyszeli u nas w podcaście. Skasowałem swoje konto w Viaplay. O nie, nikt się nie spodziewał. To się stało. Co ciekawe, skasowałem bardzo prostego powodu. Ci z państwa, którzy mają Viaplay i na przykład oglądali na tym serwisie coś, to wiedzą, że od dłuższego czasu nie ma tam już nic nowego. W filmach i serialach są transmisje sportowe i na to chyba stawia Viaplay. Natomiast w filmach i serialach nie ma nic. Obejrzałem wszystko, co chciałem obejrzeć. I co ciekawe, na koniec, jak już w trakcie kasowania konta, okazało się, że gwałtownie przepłacałem za to konto, więc proponuję państwu sprawdzić, jeżeli macie Viaplay, czy nie przepłacacie, ponieważ ja płaciłem 55 zł miesięcznie i jak się wypisywałem z konta, to się okazało, że mają różne pakiety i ja płaciłem za pakiet sportowy, a nic ze sportu nie oglądałem od nich, a pakiet same filmy i seriale kosztuje 15 zł miesięcznie. Ja myślę, że z państwa, którzy nas słuchają, ta jedna osoba jest ci wdzięczna za to. Tak, to prawda. Więc, a prawdopodobnie i tak nie korzysta z tego pakietu. Więc po raz pierwszy w historii nie mam dostępu do... Znaczy jeszcze mam formalnie do 2 maja, ale nie mam dostępu do... jednego z serwisów streamingowych. Czuję się z tym dziwnie. Oj. No, jest mi przykro. No, tobie nie. Mnie nie. A ty nie masz Viaplay, prawda? Ja już od dawna nie mam Viaplay, no stary umarł. Okej. No dobrze, to jest koniec moich newsów. Dobrze.
Przeczytaj coś fajnego. Tak, przeczytałem pytanie od pana Marcina. O czymś, o czym rozmawiamy w przyszłym tygodniu. Czyli czy na pewno w filmie Carrie wiadro spadło jej na głowę? I to jest odnośnie twojego artykułu. O matko. Pan Marcin często komentuje. U mnie na Facebooku również. Panie Marcinie, ma pan rację. To, co z wiadra, to spadło na głowę Kerry, a wiadro spadło obok, to prawda. Chodzi o pewną przenośnię, że co by się stało, gdyby to wiadro nie wcelowało i to, co było w tym wiadrze w Kerry, wówczas ten film by się inaczej potoczył, jak również życie kilku osób w nim przedstawionych. Hope. Dobrze. Pani Joanna pyta o coś, o czym koniecznie musimy dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry. Oglądałam dzisiaj Fallout na Amazonie. I polecam. Pani Joanno, obejrzałem dzisiaj 1,5 odcinka Fallouta i uważam, że jest to aktualnie pretendent do najlepszego serialu tego roku. Jeszcze nie zacząłem, ale recenzje ma fenomenalne. Jest wspaniały, jest oddany... Wczoraj była premiera. Dzisiaj. Znaczy wczoraj w Ameryce, czyli tak. Dzisiaj u nas. Tak. Jest idealnie oddany klimat gry. Jeżeli nie grałeś w grę... Goggins bez nosa jest, widziałem. Tak, bo jest gulem. Czego nie rozumiesz? Dobrze. Poczekaj, aż będziesz, jak zobaczysz, skąd go biorą. W sensie... Gula. Czy to jest coś, co powinienem bez Karoliny oglądać? Wiesz co, to jest serial, który jest bardzo brutalny, bardzo groteskowy, pięknie nakręcony, świetnie zagrany. I pierwszy odcinek pozwala sądzić, że bardzo dobrze napisane. A na razie jest tylko pierwszy odcinek. Co tydzień odcinek? Całość. A całość już jest? Całość, tylko dobrze, pierwszy odcinek trwa godzinę 10. Rozumiem. A jak się domyślasz... Byłeś w pracy, więc miałeś czas tylko na godzinę. Rozumiem. Miałem czas tylko na jeden odcinek. Ja też tylko dzisiaj obejrzałem ze 6 odcinków Masza w pracy. Jestem w 7 sezonie, tym po raz 33. Tym się różnią nasze grady. Prawda. Ale... Po prostu od pewnego grade'u zaczynasz oglądać Masza, bo wtedy doceniasz geniusz tego serialu, to jest prawda. Ale tak, realnie uważam, że jest to jedna z lepszych premier tego roku, jeżeli nie najlepsza. Gra aktorska, główna bohaterka, bo to jest tak... Wyobraź sobie świat 200 lat po zagładzie nuklearnej, gdzie ludzie żyją... Fallout to jest opad. Tak. Znaczy to jest na podstawie gry, to wiemy oczywiście, ale w sensie słowo Fallout oznacza opad. Tak, no i ludzie żyją w tych silosach takich jak w serialu Apple. I pani, jedna z bohaterek, jest zmuszona do wyjścia na powierzchnię w poszukiwaniu kogoś. Nie mogę powiedzieć kogo. I dostajesz cały świat przedstawiony po zagładzie nuklearnej, gdzie jest pan właśnie bez nosa. Jako gul. Jak zobaczycie państwo zwiastuny, to są tam mutanty. Tak samo jak w grze. Ten świat wygląda realistycznie. Jest naprawdę bardzo fajnie pokazany. Jest kolorowy. Ma ten sam rodzaj humoru, jaki ci, którzy grali w gry, to kojarzą z gier. Więc jest taki przeplatany, śmieszny, z tragicznym, z poważnym, z brutalnym, z wesołym. I kupuje... Ale jest akcja, w sensie... Jest akcja, jest bardzo dużo akcji, tak. Jest ta akcja bardzo brutalna, więc nawet w samym pierwszym odcinku... Pani Joanna pisze teraz, ojej, nie gram i nie lubię filmów na podstawie gier. Ja też nie przepadam, ale nie, Pani to kompletnie, proszę się tym nie przejmować. To jest nie tak, przejmujemy się. Ja jako fan pierwszej części i drugiej części gier kupuję to kompletnie, totalnie w to wnikam, ale dokładnie próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, na tę wątpliwość, którą pani tutaj przedstawiła. Czy zrozumiałbym ten serial, gdybym nie grał w grę? Tak, totalnie bym zrozumiał ten serial. Pamiętasz taki serial, o którym rozmawialiśmy, Jericho? Tak. Ja oglądałem Jericho, ja kojarzę Jericho. Tak. Tak, no to Fallout zaczyna się prawie tak samo jak Jericho. Znaczy, zaczynamy od zagłady nuklearnej, a potem dopiero poznasz bohaterów. Okej. Okay. Więc jest wspaniale. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Mamy pytanie, teraz chciałbym paru pytań, tylko właśnie pogubiłem pytania, przepraszam bardzo. A otwierasz sobie czat w nowym oknie? Tak, otwieram sobie czat w nowym oknie, tylko straciłem nowe okno właśnie przed chwilą. Pan Maciej pyta, czy widzieliście już może Czerwone Maki, zastanawiam się, czy warto iść do kina, nie widzieliśmy, ja poczekam na streaming. Chyba nie pójdziemy do kina na to. Jest również pytanie... od pani Kingi, a co panowie myślą na temat serialu Wojownik, bo nie słyszałem opinii, dostępny na HBO oraz Netflix, chińskie klimaty, mam w kolejce. Nie widziałem jeszcze, bo ale ja mam w kolejce. Ja też mam zapisane w kolejce. Także obiecuję, że obejrzę. Pan Gregor wrzuca ciekawą rzecz. No. Wczoraj po raz czwarty widziałem na żywo World of Hans Zimmer,
kilkudziesięciu muzyków na scenie i wspaniała Liza Gerard śpiewająca swoje kompozycje z Gladiatora. W Polsce Hans Zimmer będzie 12 maja w Krakowie. O, skrzypi krzesło. To przestań się nim bujać. Panie Gregorze, dziękujemy za rekomendację. Ja się wybierałem na... Miałem bilety, które zostały odwołane przez pandemię na jakieś Gwiezdne Wojny Symfonicznie, czy na Marvela Symfonicznie, bo dostałem to w prezencie. Uh-huh. I zostało to odwołane w Polsce i żałuję do tej pory, bo jednak oglądanie tego wszystkiego na żywo z orkiestrą jest wspaniałe. A propos koncertów, na Amazon Prime jest koncert, którego nie widziałem za 20 lat. Widziałem Taylor Swift. Widziałeś Taylor Swift na Disneyu? Ocie człowieku. Jaka to jest produkcja? No, mówiłem. To jest niebywała rzecz, nie? No. Niebywałe, to jest w ogóle... Ale czekaj, bo... Ściana opada od pierwszej minuty do ostatniej, naprawdę. Skończymy, porozmawiamy o tej Taylor Swift, bo mi się przypomniało właśnie. Oglądałem serial, nie serial, tylko koncert, przepraszam bardzo, koncert z lat 90. z Włoch, Peter Gabriel, Secret World Life. Ja kocham Petera Gabriela i bardzo lubię jego muzykę, natomiast ten koncert jest niezwykły. Świetnie się go ogląda, energia jest fantastyczna. Sledgehammer, to jest mój ukochany hit Petera Gabriela, jest po prostu boski. I dziewczyna, która śpiewa z Peterem Gabrielem, też jest bardzo profesjonalna. Dobrze, Taylor Swift. Taylor Swift, tak. Również bardzo profesjonalna. Drodzy państwo, Taylor Swift jest jedną z tych artystek, które... Nie. Właśnie kompletnie nie. Nie. Które nie są moimi klimatami muzycznymi. Nie, mam w swojej playliście ze 2 albo 3 utwory Taylor Swift. Mhm. A ja lubię bardzo. Ja mam dużo piosenek jej u siebie. Tak, ale generalnie wszyscy świadomie lub nieświadomie znamy produkcję. Wszyscy znamy jej piosenki, to jest jasne. Tak. Ale... The Eras Tour, czyli ten koncert, który teraz jest do obejrzenia na Disneyu, on był... Ponad 3 godziny nawet. On był emitowany w kinach i zrobił najlepszy w historii wynik koncertu granego w kinach ever. Więc naturalnie stwierdziłem, że trzeba po to sięgnąć. Ty mnie wyprzedziłeś, zacząłeś to zachwalać. No dobra, niech ci będzie. Ale sięgnąłem po to w weekend, jak jeszcze byłem zdrowy. I obejrzałem 3-godzinny koncert, który był okrojony, bo to nie była całość. Tak. Całość jest jeszcze dłuższa i to widać, że tam były powycinane różne piosenki, gdzie wypełniony stadion po brzegi, ludzie z tymi lampkami zsynchronizowanymi do tego, co ona śpiewa, śpiewający razem z nią, gdzie ona w pewnym momencie mówi, no dobrze, no to ktoś do mnie przyszedł i zapytał, no i co zrobisz następnego? Koncert ze wszystkich swoich piosenek, a ja na to tak zrobię. I jest to tak droga produkcja, tak fenomenalnie zrobiona, że ogląda się ten koncert longiem. Ona się właściwie co piosenkę przebiera, co swoją drogą bardzo szanuję. Nie wiem, czy tam były jakieś przerwy między tymi piosenkami. Były, bo to jest cięte, to nie jest, wiesz, to znaczy, live to tape. To są cięte i to w ogóle jest z 3 nocy zebrane. A, z 3 nocy? To nie jest jeden koncert. Podejrzewałem, że z 2. Nie, to są 3 noce w Los Angeles. Koncert, z 3 koncertów. Ale tyle, ile pieniędzy, ile postprodukcji jest tam wpakowane. Niebywałe, ci tancerze. Tancerze, to, że ona ma numer taneczny do prawie każdej piosenki, ma inaczej tańczy, inne są, inna choreografia. Niebywałe to jest. Tak, te wizualizacje są za nią. A widziałeś ta scena? Na scenie to... Scena, która też jest ekranem jednym wielkim, nieprawdopodobnie. Rzutowanie 3D? No tylko i wyłącznie, jeżeli nie lubią państwo tej muzyki, bo mogą państwo jej nie lubić. Ale dla poziomu realizacji warto zobaczyć... Dla historii, którą opowiada. Dla historii, historia opowiedziana, wiesz. To jest kapitalne. I te właśnie ta choreografia taneczna, tam jest parę numerów takich, że po prostu naprawdę głowę urywa. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest tam taki tancerz w zespole jej, taki duży pan, że tak wyrażę, który tak tańczy fenomenalnie. Jest tak wspaniały jest. Jest absolutnie wspaniały. Jeszcze do tego gra. Jest bardzo dużo zbliżeń na jego twarz, bo on gra jeszcze na dodatek. Wszyscy grają. Tak, wszyscy grają, ale on ma po prostu też twarz ma taką bardzo plastyczną i jest po prostu fantastyczny, jest naprawdę. No, a sama pani Swift jest piekielnie utalentowaną dziewczyną, no kobietą, bo ona jest trochę młodsza ode mnie, ale jest piekielnie utalentowana. Widać to, jak państwo mogą znaleźć na YouTubie jej koncert Grammy, gdzie ona gra tylko na gitarze, nie ma ze sobą zespołu i śpiewa.
Ale tutaj, nie wiem czy pamiętasz, jest taki moment, w którym ona ma partię akustyczną. Gdzie stoi? Ona ma gitarę. Z parę nawet takich partii. Tak. Gra na gitarze, śpiewa, po czym zdejmuje gitarę, siada do pianina i zaczyna grać na pianinie i śpiewać kolejną piosenkę. I masz takie... Co jeszcze? Co, w sensie, co jeszcze? Okej, okay, rozumiem, ale teraz się po prostu, dziewczyno, popisujesz. Jest to już niesmaczne. Tak, to prawda. Dobra, no jest to niezwykły talent na pewno i tak, więc fenomen na skalę światową, bez wątpienia. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, proszę naprawdę sięgnąć i zobaczyć, no chociażby pół godziny, ale gwarantuję, że na takie sobotnie albo niedzielne, leniwe popołudnie idealne do puszczenia. Słuchaj, w tle. Jesteśmy trollowani, chciałem ci powiedzieć. To jest nowa moda naszych słuchaczy i widzów. Przez Magdalenę. Mityczny Archanioł pyta, hej, co sądzicie o Ted Lasso? Proponuję w to wejść. Nie znamy. Nie wiemy. Nie a dobre to? A gdzie to jest? A gdzie to jest? A co to jest? Kto to jest? Nie znamy. Lecimy dalej. Nie pozwolimy się trollować. Również pani Aga mi się podoba. Pani Aga, przepraszam, nie pani Aga. Pani Agenda. Mam pytanie. Te byki w tytułach na głównej Onetu są przypadkiem, czy specjalnie zrobione, Piotrze? Drodzy państwo, tak, jest tak. Siadam, patrzę na te tytuły i mówię, nie, słuchajcie, jest zbyt dobrze. Trzeba coś, co, tak jest. Co czwarty. Nie, drodzy państwo, realia są takie, że zdarzają nam się błędy. Oczywiście one są... Jak wszystkim. Jak wszystkim. Niestety. To też nie jest usprawiedliwienie. A że poza mną, bo naczelnemu z zasady się nie zdarzają. No o tym możemy dyskutować, ale no realia są takie, że u nas przez naszą stronę główną przewala, przepraszam, że tak mówię, że przewala, ale pojawia się setki materiałów dziennie. No i jak, grube liczby, bardzo grube. Naprawdę grube liczby i to nigdy nie jest spowodowane tak, że usiadłem i pomyślałem, kurde, mamy za dobrą stronę główną, to jest po prostu błąd ludzki, więc jeżeli ktoś widzi... to proszę do nas napisać, my chętnie to poprawimy. Tak, my zawsze poprawiamy i bardzo zawsze z góry dziękujemy za wskazanie nam błędów, tak. Bo zawsze z pokorą je poprawiamy. Nie zawsze piszemy artykuły o tym, że popełniamy błędy, jak i niektórzy. To prawda. Ale naprawdę nie obrażamy się, jak ktoś nam wytknie błąd, chcemy... Zwłaszcza, że wiemy, że są. Tak. Pan Gregor napisał coś bardzo ciekawego i bardzo bym chciał, panie Gregorze, żeby... pan kontynuował wpis swój, ponieważ na urodzinowych, naszym urodzinowym podcaście Adam opowiadał o serialu, w którym zagrał, o Dżentelmenie w Moskwie. To jest serial, na który ja bardzo czekam, ponieważ kocham książkę, na podstawie której ten serial powstał. I Gregor pisze, Dżentelmen w Moskwie, jestem po pierwszym odcinku, dla mnie super. Dżentelmena w Moskwie nie ma w Polsce, więc... No, jestem... Właśnie miał się chyba jakoś pojawić, ale nie... Ale chyba nie ma, chyba że coś przegapiłem, to bym bardzo był wdzięczny za wskazanie, gdzie w Polsce to można zobaczyć, a jeżeli pan oglądał poza Polską, Paramount... to też proszę napisać coś więcej. Tak. Gdzie pan go widział? Jakie wrażenia? Jeżeli Paramount, to... Chyba, że pan Spiraciu, to proszę nie pisać. Ale... Jak pan Spiraciu, to proszę nie pisać, tak. Jeżeli Paramount, to tak. Pewnie Sky Showtime będzie. Pan Maciej Przawicz, są też pozytywy. A ja chciałem podziękować, że dzisiaj raport międzynarodowy pojawił się w Onet Audio szybciej niż zwykle. Bardzo proszę, cała przyjemność po naszej stronie. Tak. A, pan Gregor pisze Paramount UK. No tak, no właśnie. No to my czekamy grzecznie, jak się pojawi u nas. Bardzo dziękujemy za sygnał, bo ja bardzo trzymam kciuki za ten serial. Słuchaj, musimy porozmawiać o kilku finałach, które były w tym mijającym tygodniu. Oho. Po pierwsze, Curb Your Enthusiasm. Widziałeś ostatni odcinek? Nie, bo ja tak szczerze mówiąc nie za bardzo mądry oglądam. Dla ciebie, nie? Ten serial. Wiesz co, ja mam takie zboczenie, że... Jakie masz zboczenie? Opowiedz. Z przyjemnością ci opowiem. Ja mam taki trochę problem jak z Better Call Saul. Mhm. Better Call Saul wiem, że jest jednym z najlepszych seriali ostatnich lat. Wiem to. Tak. Bo wiele osób po mnie mówiło, bo ty to super zachwalałeś, bo wiele osób mówi, że jest lepsze niż Breaking Bad, ale Breaking Bad dla mnie jest oryginalnym serialem. To prawda, no to jest spin-off. Właśnie ja mam problem ze Better Call Saul jest tak, ale ja mam właśnie problem ze spin-offami, że nie do końca mam... Dlaczego spin-offem jest? Daj mi skończyć. Okay. Bear with me. Że nie do końca interesują mnie projekty, które się pojawiły po... I dla mnie to nie jest spin-off. Ja wiem, że Curb Your Enthusiasm nie jest spin-offem, ale dla mnie postać z Curb Your Enthusiasm jest taką przedłużeniem Seinfelda. Okay, rozumiem. I nie wiem, jakoś rozumiem, tak nie szanuję. Mam jakoś tak wewnętrznie, że darzę mniejszym respektem to po prostu, tak. Więc
powiem tak, dla mnie Carpio, ja kocham Seinfelda i widziałem go też wielokrotnie. Uważam, że... Z roku na rok coraz gorzej się starzeje, szczerze mówiąc. Znaczy starzeje się, no bez wątpienia, i tam część dowcipów nie jest już śmieszna, część już po prostu jest nieładna. Tak. To w ogóle bez wątpienia żadnego. No to tak, wiesz, to historia, którą wielokrotnie opowiadaliśmy w Masz, jest z dzisiejszej perspektywy tak nieprawdopodobnie seksistowski, tak niebywale seksistowski, że naprawdę czasami zatyka, ale ja ciągle uważam, że to jest genialny serial. Curb Your Enthusiasm jest moim zdaniem o niebo lepszy, dlatego że to jest jednak z HBO, a Seinfeld był z telewizji broadcastingowej i nie można było w Seinfeldzie wielu rzeczy zrobić. W Curb Your Enthusiasm można było. Uważam, że to jest genialny serial, który mówi bardzo, bardzo wiele prawd o życiu. Uważam, że ostatni odcinek był fenomenalny. Ja byłem zachwycony. Oczywiście to była gra, bo to wiesz, że to była gra na ostatni odcinek Seinfelda. Tam wszyscy, co wiedzą te wszystkie awantury wokół ostatniego odcinka Seinfelda i dyskusje, to rozumieją, że Larry David odpowiadał na te awantury wszystkie w tym ostatnim odcinku Curb Your Enthusiasm. Ja jestem zachwycony, bardzo, bardzo żałuję, że nie będzie już więcej odcinków i na pewno zacznę po raz kolejny oglądać Curb od początku. Ale po Maszu, NCIS, wstaw dowolny serial, który oglądasz po raz setny. Monka. Pewnie jeszcze West Wing ze dwa razy wejdzie. No West Wing to wiadomo, to cyklicznie musi wejść. Oglądam Newsroom. A propos, powinniśmy w przyszłym tygodniu o Newsroomie pogadać. Nie. powinniśmy byli porozmawiać w przyszłym tygodniu. Nie ma tego za przyszłego języka po polsku, tak. Jestem przekonany, że w przyszłym tygodniu pogadamy o Newsroomie. Tak, coś czuję. Coś tak czuję przez skórę, tak. Dobrze. Więc ja jestem zachwycony, ale to nie był jedyny serial, który się skończył w tym tygodniu, chciałem powiedzieć. Ponieważ w tym tygodniu skończył się również Reżim. Oglądałeś Reżim? Odpuściłem. Przestał mnie interesować. I wiesz, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że to jest serial, który ma bardzo dobre recenzje na Zachodzie, a moim zdaniem dla nas nie jest tak śmieszny jak dla nich. Bo teoretycznie to jest o nas. Bo to jest o nas, dokładnie. W sensie teoretycznie, bo to jest o... Znaczy to się dzieje w Europie Centralnej. W wyimaginowanym kraju Europy Centralnej pomiędzy... No tak. Rosją, a Niemcami, nie? To tak trochę wygląda na mnie, tak troszeczkę chyba gdzieś są takie elementy Czałczesku i Rumunii, tak no, bym powiedział. A może Albanii, tej komuchoksy komunistycznej. Trochę może Węgry, tak? A trochę może Polska. I masz rację. I wszystko przez filtr tego, jak to widzi Amerykanin. Tak. Znaczy, jak to widzą... raczej Brytyjczycy, ale tak w sensie, no. Tak. I na to jest jeszcze antyamerykanizm nałożony na koniec. I zgadzam się z tą, jest to świetnie zagrane i Kate Winslet jest świetna, naprawdę jest bardzo dobra w tej roli. Ale ja to miałem dokładnie takie, ja to obejrzałem do końca, obejrzałem, ale gdyby, cieszę się, że to tylko 6 odcinków, a nie 10 czy 15, bo myślę, że w ogóle generalnie w Polsce ten serial, i w ogóle w Europie Środkowej ten serial nie zrobi żadnego wyniku świetnego, ponieważ myśmy to przeżywali trochę, te rzeczy, w dużym stopniu. I teraz, znaczy mnie to, niektóre rzeczy średnio śmieszyły tam. Ich pewnie śmieszyły, a mnie niespecjalnie. No okej. Okay. Czyli ja nie siadam. I w ostatnim odcinku jest pokazana wojna domowa. Mm? I jeszcze dodam tylko, że jak oglądałem, to było ewidentnie, ja muszę sprawdzić, ale to było gdzieś ewidentnie kręcone w Europie Środkowej. Raczej nie w Polsce, ale właśnie tak mi to wyglądało. Rumunia, Bułgaria, coś takiego. I te ostatnie sceny wojny domowej, tam biegają między wioskami, ludzie z karabinami. Jakbyś oglądał żywcem sceny z Bośni. Z wojny jugosłowiańskiej. I naprawdę, po prostu jakbyś miał reportaż z wojny jugosłowiańskiej. I trochę to mało śmieszne. Takie masz skojarzenia, że ja pierdzielę, no to się działo. Przed tak chwilą się, bardzo blisko nas się działo. Więc troszkę tak, tak. Dobrze. Czy możemy porozmawiać chwilę o pierwszych dwóch odcinkach serialu Sugar? Tak, z tym, że ja jestem po pierwszym odcinku. To porozmawiamy po pierwszym odcinku. Powiedz... Jak bardzo kocham jak bardzo kochasz ten serial i jak bardzo ci, jak bardzo ci się podoba Colin Farrell w roli głównej? Więc tak, powiem ci tak, po pierwsze... I jak bardzo masz wewnętrznego narratora, zdaniem, który spokojnym głosem w tyle głowy ci mówi i wtedy usiadłem i pomyślałem... Po pierwsze, powiem ci tak, zacznę od tego, że jeśli chodzi o Colina Farrella, to moim zdaniem Karolina by mnie zostawiła dla niego. Dla Sugara, dokładnie dla Sugara. Nie dziwię się. nie oszukujmy oczywisty się. Wybór. Oczywisty wybór. Ale to, znaczy, no, Karolinie się bardzo, bardzo, bardzo ten serial podoba. Ja jestem, powiem ci tak.
dla mnie jest to prawdopodobnie jedna, znaczy na pewno jest to jedna z najważniejszych premier w tym roku i chyba to będzie jeden z najważniejszych seriali z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, jest genialnym serialem, jest po prostu świetna akcja. Po drugie, Colin Farrell jest, ma najlepszą rolę od lat. To bez, jestem absolutnie przekonany o tym. A po trzecie wreszcie, no to widać oczywiście nawet dosłownie, bo są fragmenty z filmów. Jest to Bogartem. List miłosny. Nie, raczej z Glennem Fordem tam przede wszystkim. Natomiast jest to film miłosny do kina noir oczywiście. No to, to jest neon noir. To, to jest neon noir, które nie ukrywa tego, że wyznaje miłość kinu noir. I oczywiście te, te sceny tam wcięte, które są prawdziwymi scenami z kina noir, z prawdziwych filmów, no to dla mnie jest miód na serce i ja po prostu absolutnie wchodzę w to natychmiast. Jeszcze ten cholerny piękny samochód. I tam wszystko jest piękne. Jest usprawiedliwione. I te garnitury Farrella są piękne. Czerni biel jest usprawiedliwiona. I jeszcze to, że... Jest pięknie nakręcony. No, drodzy i... państwo, jest, jest jakaś magia takiego powrotu do... Takiego, takiej głębokiej narracji, którą bohater prowadzi wewnątrz swojej głowy. Da. I że masz... I wtedy usiadłem i pomyślałem, że... I słuchasz tego Farrella i jest to takie zanurzenie się w kinie lat 60., 70. Ja bym powiedział raczej 50. Albo 50. Ale... Tak, 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 absolutnie tak. I to totalnie tak. Pasuje, bo to nie jest tak, że oni... rżną z tamtych czasów jeden do jednego, bo to nie, by nie, nie wyszło. Nie, nie, to jest... Oni zrobili współczesne kino z miłości do tamtego kina. To już dodajmy, że to się współcześnie dzieje. Tak, to się dlatego to jest neo-noir. To, tak. Nie, jest, to, on, to nie, nie jesteśmy w Los Angeles w latach 40. czy 50., tylko to się absolutnie współcześnie dzieje. Chociaż oczywiście ten detektyw Sugar, którego gra Colin Farrell, widać, że wolałby żyć w latach 50. Bez wątpienia. Jest, no zobacz, nawet to, on jest tak naprawdę, nazywa się Sugar i jest taki cukierkowy. Ta scena z tym bezdomnym, którego on tam nakłania, żeby do siostry zadzwonił, on mu bilet kupi do domu, żeby wrócił. I ten pies, kocham psy, kocha zwierzęta. W pierwszym odcinku nosił na rękach kota i miział się z psem. Więc po prostu kocha zwierzęta. Jest taki cukierkowy dosyć i to idealnie pasuje. To jest jakby cała ta konwencja, ja w nią wszedłem natychmiast. Tak. Jeszcze ten początek w Japonii, pierwsze pięć minut. Piękna scena. Filmu jest genialny w ogóle w tej Japonii. Wszystko tam gra. No dla mnie wszystko... Taka trochę kibilowa ta scena była pierwsza. No taka tak. Trochę tak. Troszkę tak. Więc Apple TV Plus, przypominam. James Cromwell w roli, wiesz, bo tam jest oczywiście bardzo, to jest jakby stuprocentowo historia z kina noir, prywatny detektyw, którego bardzo bogaty biznesmen, którego gra James Cromwell, wynajmuje do szukania swojej wnuczki, która zaginęła. To wszystko widzieliśmy 100 razy w kinie noir. To jest jakby taka stuprocentowo typowa historia z kina noir. A, nie, tu nie przeszkadza. A ta dokładnie jest bardzo, że tak powiem, wzorowana na Chinatown, bym powiedział. I moim zdaniem oni trochę pójdą, takie mam wrażenie, że oni pójdą trochę w stronę Chinatown i to będzie też taki ukłon w stronę Chinatown, który był ukłonem w stronę kina noir. Ja jest, wszystko drogą, dla mnie gra tam. No, to wszystko jest wspaniałe. Swoją drogą, wynajęcie kogoś do poszukiwania kogoś równolegle. Mamy replaya na Netflixie. Tak, ale jeszcze nie zacząłem oglądać. Widziałem, że tam parę osób nam pisze, że jest świetne. Ja też widziałem, że ma dobre recenzje. Tak, no... Słuchaj, moim problemem było to, że Karolina... Znowu zwalę na Karolinę wszystko, bo przecież nie na siebie. Musieliśmy do końca... Dużo sobie pozwalasz. Musieliśmy do końca, tak, będzie okrzan w domu. Musieliśmy do końca obejrzeć Rookiego na Netflixie. Skończyliśmy oglądać z bólem serca, mówię, czwarty sezon, który na razie nie ma piątego. Genialny jest ten Rookie, musieliśmy go obejrzeć do końca po prostu, ale teraz mi się zwolniły moce przerobowe. Jeżeli miałbym coś obstawiać, to skoro zacząłeś oglądać Sugara i jak zaczniesz oglądać Replaya, to Sugar ci się będzie podobał, Replay myślę, że ci się nie będzie podobał. Okay. Jeżeli miałbym teraz obstawiać, aczkolwiek ja jestem team, że Replay bardzo, bardzo, bardzo dobry. Dobrze, a, ale zanim gdzieś dalej przejdziemy, mam bardzo pokrewny temat. Na kolejny kanał streamingowy, który zaczyna wrzucać stare filmy, z czego ja jestem absolutnie zachwycony i bardzo się cieszę i będę dla państwa wyszukiwał nieustająco te stare filmy. Na Kanał Plusie pojawił się jeden z najlepszych w ogóle w historii kryminałów francuskich. Nazywa się Flick Story, czyli historia o gliniarzu. To jest Jacques'a Derreya, film bardzo, bardzo znany z lat 70. Alain Delon w roli policjanta, który ściga mordercę, którego gra Jean-Paul Trintignant. Nie kojarzysz pewnie takiego aktora. Trintignant był wielki, jest do dzisiaj, bo żyje ciągle. Gdybyś twarz zobaczył, to byś na pewno go skojarzył. Wielki aktor francuski, właśnie z lat 60., 70. i 80. Genialny taki neo-noir
dokładnie w takim stylu jak Sugar, tylko no z lat 70., więc wszystko to trochę jest inaczej kręcone, ale to jest genialna historia. Flick Story przez C, Flick Story. Jak państwo macie chwilę czasu, polecam. To jest absolutnie fenomenalny film, który ja widziałem, no tak lekko licząc, 20 razy widziałem ten film. Więc polecam bardzo. Dobrze. Zazu, za, Lili, la, team. Dzień dobry. Co powiecie o trailerze nowego Jokera? Scena z uśmiechem na szybie, top smile. Ja nie widziałem. Ja widziałem. Widziałeś? To jest właśnie, a propos tego, co mówiłem na początku o CinemaCon, pojawił się zwiastun nowego Jokera. Jest tam fenomenalna scena, gdzie Harley Quinn na szybie oddzielającej ją od Jokera szminką robi taki uśmiech, a Joaquin Phoenix dopasowuje swoją twarz do tej szminki i widać takiego właśnie Jokera i tam nawet sformułowanie, że chciałbym zobaczyć prawdziwego ciebie. Wspaniała scena. To powiedziawszy, ja mam cały czas, drodzy państwo, ten sam problem, który miałem poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy o filmie Joker. Dlaczego to musi być Joker? To tak bardzo nie musi być Joker. To tak bardzo może być historia chorego psychicznie zbrodniarza, mordercy, człowieka obłąkanego, portret psychologiczny naprawdę takiej osoby z wyimaginowanym świecie. Dlaczego musimy przyklejać tam do DC tego Jokera z Batmana? No bo pamiętasz, w pierwszej części pojawiła się postać, no nie Batmana, ale Bruce'a Wayne'a. No to jest kompletnie niepotrzebne. To mogło być po prostu film, który by się nazywał, nie wiem, Mietek i Mietek 2. I też byłaby to wspaniała historia, bo no czuję, że to jest po prostu chwyt marketingowy. Nie jest potrzebny. Oboje aktorów, i Lady Gaga wygląda świetnie w tym zwiastunie, i właśnie Phoenix wygląda świetnie w tym zwiastunie, i ta akcja zapowiada się ekstra. Sceny, to jak jest nakręcone, kolorystyka, wszystko tam się zgadza. No tylko przysięgam, przeszkadza mi ten Joker. Niepotrzebny. A kiedy jest premiera? O, niedługo. Jakoś niedługo. W tym roku. Nie patrzyłem. Joker 2. Dobrze, to ty szukaj, ja szybko odpowiem 4 października 2024 roku. Wspaniale. Zazuzali la team. Panie Bartku, co lepsze, 07 czy 007? To jest zabójcze pytanie. No jest proste pytanie, wiadomo co odpowiedziałbym na nie, ale musiałbym państwa zabić. Więc nie odpowiem. Nie. Że ty Borowiczowi ten sztylet w plecy? Wiesz, bo ja ostatnio miałem ścięcie z panem... Dawaj te 30 srebrników. Miałem ostatnio ścięcie z takim panem, który zagrał w 07, zgłoś się, grał dowódca antyterrorystów, który tam skakał do samolotu i z helikoptera i ostatnio się z nim ściąłem na Twitterze. Więc mam pewny taki odruch w tej chwili, żeby się odwrócić od tego serialu, ale może do niego wrócę. Nie, oczywiście odpowiedź brzmi, że 07 jest nasz swojski na skalę naszych możliwości i oczywiście jakby doszło do zderzenia Jamesa Bonda z porucznikiem Borewiczem, nie mam żadnej wątpliwości, że Borewicz wymierzyłby sprawiedliwość. Jest to dla mnie oczywiste. Więc to zamyka dyskusję. Dobrze, jeszcze jedna wiadomość od naszego teamu Zazu Zalila. Filmowo jutro w kinach premiera Civil War, kolejna produkcja A24. Miałem wczoraj pójść na premierę i nie poszedłem. Ja bardzo czekam na ten film. To jest chyba największa produkcja studia A24, które do tej pory robiło takie niszowe horrory, ale bardzo dobre. Civil War opowiada o wybuchu wojny domowej współcześnie w Stanach Zjednoczonych. Tak. I z tego, co ja czytałem, no to będzie to bardzo ważny głos w takiej właśnie dyskusji o podziałach w Stanach Zjednoczonych, jaką teraz mamy, jaką mamy od kilku lat właściwie i do czego ona może doprowadzić. Jako, że jarają mnie takie tematy dotyczące Stanów Zjednoczonych, to absolutnie to obejrzę. Równocześnie bardzo polecam cały czas kampanię dziewczyn, tak jest przetłumaczone, o tych dziewczynach, co jeżdżą na trasie za kandydatami na prezydenta. Słuchaj, zapomniałem ci powiedzieć z newsów, jak rozmawialiśmy o Falloutie, przypomniałem sobie, Amazon już ogłosił, że będzie drugi sezon. No i wspaniale, w sensie dawajcie mi więcej. Dobrze. Biorę wszystko. Czy teraz możemy chwilę o Marvelu porozmawiać? Oh my god, poczekaj, znajdę sobie do czytania na ten temat. Na ten temat? Jakąś nudną. Naprawdę? Na ten czas, na tą nudne następne 15 minut. Proszę cię bardzo. Jak doskonale wiesz. Włączę sobie Masza, bo i tak wszystko wiem, co mówią, więc mogę oglądać bez dźwięku. Jak doskonale wiesz, pojawiła się produkcja
X-Men 97 na Disney, bo już ci o tym opowiadałem. Jest to kontynuacja bezpośrednio czegoś, kreskówki, która się była w latach 90. też w polskiej telewizji pokazywana. Tak. No i na początku myślałem, a zobaczę, czy jest tak samo robione jak kiedyś. To jest to? To jest to stare, a jest X-Men 97. A, okej. Okay. No i zacząłem oglądać pierwszy odcinek i miałem takie poczucie, że możesz się śmiać, państwo na pewno się będą sobie ha, ha, ha. Że albo ja mentalnie nie ruszyłem naprzód, albo ta kreskówka już nie jest narysowana i opowiedziana dla tylko dla dzieci. Moim zdaniem ta pierwsza możliwość jest bardziej też prawdopodobna. Tak myślę. Też tak myślę, nie będę tego ukrywał. Nie, ale tak na poważnie, przy pierwszym odcinku miałem poczucie, kurde, w storytellingu ruszyli naprzód tak, że opowiadają to dla tych, którzy oglądali to w tych latach 90. równocześnie próbując włączyć młodych widzów. Drugi odcinek mi to potwierdził. Trzeci dokładnie to samo. Uh-huh. Czwarty zjazd, jeżeli chodzi o jakość, właśnie taką bardzo dziecinny był ten odcinek. Ale widziałem się z kolegą Kamilem, którego poznałeś, i stwierdziłem, a przetestuję tę teorię i puszczę mu, bo on się, jesteśmy w tym samym wieku, wychowywał się na tych samych serialach i animacjach co ja. On oczywiście podszedł sceptycznie, ale z ciekawością, żeby to zobaczyć. Po czterech odcinkach to samo wrażenie. No i masz takie, kurde, czyli jednak ta produkcja to nie jest tylko dla dzieci, a utwierdziłem się na odcinku piątym, który był ostatnio emitowany. Stary, reakcje ludzi, którzy wrzucali na TikToku, dorosłych ludzi, którzy wrzucali na TikToku, jak płaczą po tym, co się wydarzyło w piątym odcinku. Na początku miałem takie, nie no, słuchajcie, kochani, trochę przesadzacie. Ale odpaliłem, zacząłem to oglądać. I to, co się dzieje od połowy tego odcinka i jak się ten odcinek kończy, to bardzo dużo poważnych aktorskich seriali mogłoby się uczyć, co robić scenariuszowo i aktorsko od tego jednego odcinka. To, że na tak dużo sobie pozwolili twórcy tego serialu, tej animacji, i tak bardzo zostawili w niepewności widzów, to przysięgam ci, usiadłem po tym obejrzeniu tego odcinka i miałem, ej, naprawdę szanuję. Disneyu wskoczyliście na kolejny poziom, tak jak jest ta animacja Invincible, która jest totalnie dla dorosłych. Tak jak Bad Batch, to są Gwiezdne Wojny dla dorosłych. Też ktoś z państwa pytał, czy oglądam The Bad Batch. Tak, co tydzień oglądam nowy odcinek. Już zacząłeś nadrabiać? Tak, jestem na bieżąco już. To jest absolutnie... Znaczy, potwierdzam absolutnie... Jest to absolutnie film dla dorosłych. Ogląda się to po prostu jak film fabularny. W pewnym momencie gubisz w ogóle to, że to jest animacja, tylko po prostu się to ogląda jak film. Tak. I do tego grona dochodzi właśnie X-Men 97. Czyli powinienem to obejrzeć? Czy mi się nie spodoba? Myślę, że tobie się nie spodoba. Okay. Że jednak rodzaj animacji cię bardziej odepchnie niż... Plus nie miałeś tego backgroundu, że nie oglądałeś tych pierwszych odcinków tych poprzednich serii, czyli nie wychowywałeś się z tym serialem. Ale naprawdę, jeżeli ktoś to oglądał i teraz się jeszcze wstrzymuje przed oglądaniem dalej, bo jest to kreskówka młodości, nie, bardzo proszę po to sięgnąć. Naprawdę to, co wyprawiają właśnie w tym piątym odcinku i w pierwszych, to są tematy absolutnie dla dorosłych. Mm. I ja to bardzo, bardzo kupuję, więc bardzo serdecznie też polecam. Dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym tygodniu na Netflixie pojawi się film dokumentalny 1992 The Top Game. Mm. I to jest o Polakach na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w 1982 roku. Ty nie wiesz, o co chodzi, ale ja pamiętam te Mistrzostwa Świata. Zobaczyłbyś sequel. To jest tam, gdzie wygraliśmy 5-1 z Peru, między innymi. To było genialne mistrzostwa dla nas. Ale w zajawce tego filmu, którą właśnie oglądam na Netflixie, pan Szpakowski jest... Takim szczypiorkiem. Taki szczypiorek młodziutki. Panie Dariuszu, naprawdę wielkie ukłony dla pana przy okazji. Tak po prostu. I między innymi dla pana obejrzę ten film, ale ten dokument, ale co powiedzieć, że ja pamiętam, ponieważ u mnie jakby mecz z Peru, a to był jeden z w ogóle z najsławniejszych meczów w ogóle chyba w historii polskiej piłki nożnej,
i u mnie siadł, to był 82 rok, siadł prąd po jednej stronie ulicy, a po drugiej stronie ulicy, a ja mieszkałem na ulicy na Dolnym Mokotowie, gdzie były naprzeciwko siebie blisko bloki, i po jednej stronie ulicy ludzie nie mieli telewizorów, a po drugiej mieli, i ludzie po jednej stronie ulicy krzyczeli wynik do tych po drugiej, to było tak wspaniałe, naprawdę, całe dwa bloki tym żyły. To były czasy, kiedy ludzie są w blokach rozmawiali, a dzisiaj połowa moich sąsiadów jest przerażona, jak mówię do nich dzień dobry. Mieszkasz w bardzo specyficznym miejscu, nie chcę. Ludzie się oburzają, że ich mieszkania już nie są nazywane apartamentami. To prawda. Tylko lokalami. To prawda. No dobrze, ale powiedz mi jedną rzecz, bo zachwalałem ci tydzień czy dwa tygodnie temu. Tydzień temu, bo dwa tygodnie temu mieliśmy chyba urodziny. Odcinek The Bad Batch o tych eksperymentach na dzieciach. Przerażający, znaczy, nazistach, to jest, tak. to jest odcinek o nazistach. To znaczy, wiesz, no, przypominam tylko, że jakby w założeniu w ogóle Gwiezdnych Wojen jest to, że Imperium Zła to są naziści po prostu. Tak. I nawet mundury są przecież wzorowane na nazistowskich, więc... Ale bardzo długo o tym zapominali twórcy Gwiezdnych Wojen. To prawda, tak, to prawda, ale też to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo teraz jak to powiedziałeś, to ja sobie tak myślę, że The Bad Batch to jest powrót do korzeni tak naprawdę. Hmm. To jest historia... To są rebelianci, to jest walka dobra ze złem. Ci, którzy nie poddali się reżimowi w takim rozumieniu, że nie chcieli być tymi nazistami. Tak, i dla których wolność jest najważniejsza. Jest ich mało i teoretycznie nie mają żadnych szans. Tak, no to jest powrót dokładnie do Gwiezdnych Wojen. No. To jest wspaniałe. Mam nadzieję, że będzie następny sezon. No, nie, to jest ostatni. To jest ostatni? Mam nadzieję, że zrobią coś podobnego. Chcę w to. No, Andor jest oczywiście, czekamy. No, czekamy na Andora. Tak. A czy ty już zacząłeś się domyślać, do czego prowadzi ta fabuła? Nie. No, do czego prowadzi ta fabuła? A pamiętasz ten epizod 7, 8 i 9? I 9, że Palpatine somehow returned. Najgorsza fraza i najbardziej leniwe pisarstwo scen ever. Czyli potrzebowali, nie wiem, czy państwo widzieli, ale w epizodzie 9 wraca Imperator Palpatine. I wyjaśnieniem tego, uwaga, jest Poe Dameron, jeden z bohaterów, który mówi, oznajmia wszystkim, Palpatine jakoś wrócił. Mm-hmm. Koniec wyjaśnienia, skąd największy zły w historii Gwiezdnych Wojen wraca. No i jeżeli skleisz, że tam były jakieś eksperymenty na nim i to, co się dzieje w The Bad Batch, no to moim zdaniem, żeby nie było, nie mam żadnej wiedzy i nic do tej pory nie zostało ujawnione z tego, ja obstawiam, że to jest to. Dobrze. Ja wrócę do tematu staroci. Mam wrażenie, że jestem dyrektorem Departamentu do Spraw Staroci w naszym podcaście. Nie tylko w naszym podcaście, bo przekopujesz archiwa Onetu od ile, pół roku już? To prawda. Ale dzisiaj genialny tekst wrzuciłem sprzed 24 lat. Genialny tekst. Słuchaj, ale nie ma dużo mediów w Polsce, które mają teksty sprzed 24 lat. Ja wiem. A u nas są i naprawdę polecam, bo niektóre są genialne. Ja ci kupię taką lampkę nad twoje biuro, dział archiwum. Bardzo proszę. Na Kanał Plusie, o którym wspomniałem wcześniej a propos Flick Story, pojawił się jeden z najlepszych polskich filmów. Jeden z moich ulubionych, z 71 roku, Nie lubię poniedziałku. Nie wiem, czy pamiętasz? Nie pamiętasz tego filmu. Widziałeś to kiedyś? Widziałem to i wyparłem. To jest wiesz, ja mam stosunek do filmów z PRL-u. To jest film o tym, że poniedziałki to jest trudny dzień, co powinno być ci bliskie. No właśnie. Widzisz, już cię zachęciłem. To jest film o tym, że poniedziałki są trudne. W PRL-u były trudne, dzisiaj są trudne, cały czas są trudne. Jeżeli film Nie lubię poniedziałku jest o tym, że poniedziałki są trudne, no to genius, w sensie chcę zbić piątkę z tym, który wymyślił ten tytuł. I naprawdę to jest, wiesz, ten tytuł wszedł do języka potocznego i tam jest taka genialna scena, jak pewien pan wraca, w ogóle tych z państwa, którzy znają ten film doskonale, przepraszam, że muszę tłumaczyć Piotrkowi, o czym jest ten film i tą scenę, którą państwo doskonale znacie, jak pewien bardzo znany pan, którego gra Bohdan Łazuka, wraca rano w stanie wskazującym na spożycie do domu i żeby trafić do tego domu, bo nie może trafić, to korbką w szynę tramwajową trafia i jedzie po niej.
jest ważniejsza scena z Bogdanem Łazyką o tym, jak trzeba podejmować gości. Dobrze. Z Wybrzeża. Ta scena z powrotem do domu przez linię tramwajową jest dla mnie ważna, gdyż czekam na budowę tramwaju do Wilanowa, która jest opóźniona już w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo długo. Jest mi bardzo przykro. I w tej chwili ta budowa prowadzi prosto do Fundacji Asimowa. Stary, jak ogłosili, kiedy będzie metro z pod mojego mieszkania tutaj, do Mordoru, to najpierw się ucieszyłem, ale potem pomyślałem, w sumie, jak będę już miał darmowe bilety, bo będę w wieku emerytalnym, to się przejadę. Dobrze. O właśnie, widziałeś Parasite? Parasite The Grey? Nie, a czy to jest, nie. Czy to ma coś wspólnego z filmem Parasite? Nie wiem, bo nie widziałem filmu Parasite. Okej. Okay. Ale jest to tak wspaniale dziwny serial o obcych i o wydziale pościgowym ścigającym tych obcych. A to już było, nazywało się Men in Black. Tylko w Men in Black byli różni obcy, a tutaj masz konkretną rasę obcych, którzy zamiast głów ludzi robią wielkie macki, które strzelają. Okej. Okay. Więc jeżeli potrzebujesz, jeżeli państwo Pani potrzebujecie... Pani Monika pisze, panie Piotrze, no wstyd. To było moim zdaniem a propos Nie lubię poniedziałku. Tak mi się wydaje, nie wiem, co pani Monika miała na myśli, ale... Wstydzę się, pani Moniko, dobrze. Jeżeli państwo potrzebujecie serialu niezobowiązującego, gdzie są obcy... Którzy strzelają z macek? Nie, którzy mają... Powodują, że ludzie mają macki zamiast twarzy. To jest ten serial. Dobrze. Jedyny oczywiście minus jest taki, że to jest jednak... południowo-koreański serial, więc no albo napisy, albo jeżeli ktoś nie chce tego oglądać, no to po prostu lektor, mówiąc wprost. O nie. No ale... Ja muszę petycję naprawdę zacząć w sprawie prawnego zakazu lektora. Tak, tylko cały czas wiesz, jaki jest problem. To nie jest serial, któremu chcę oddać swój czas. To jest serial, który mi powinien oddać swój czas. Zapiszę, panie Piotrze, dziękujemy, że ogląda pan seriale, których my już nie musimy. To jest największy pożytek, jaki mamy z Piotra, to prawda. On po prostu ogląda i ja dlatego się go pytam, czy powinienem to obejrzeć. Piotr mówi, że nie, ja wtedy wiem, że nie muszę. Za coś mi płacą. Za coś mi to płacą. Więc tak, to jest serial, który mi powinien oddawać swój czas. Więc tym bardziej boli mnie to, że no jest po koreańsku. To jest niesamowite, bo ja naprawdę kocham filmy i seriale południowo-koreańskie. Uważam, że oni mają fenomenalne kino. Tylko że oni mają skrajności. Albo to jest potworne badziewie, albo to jest wielka rzecz. Nie, ale tu się będziesz dobrze bawił. I trudno jest bardzo, wiesz, ja 90% rzeczy, ja wszystko oglądam. Na przykład na Netflixie, który ma bardzo dużo rzeczy z południowej Korei, oglądam wszystko, co tam jest. I niestety w większości to jest badziewie, ale od czasu trafi się perła oczywiście. Pan Michał pisze, a Rekrut nie ma napisów i co? A który to jest Rekrut? Co to jest? Ruki? Ma, po angielsku. Możliwe. Problem polega na tym, że jeżeli miałbym ustawić gradację języków, które znam... Ale polskich napisów nie ma oczywiście, ale ma angielski. No to jednak byłby to polski, angielski, francuski, niemiecki, a koreański tak w drugiej dwudziestce. Jeśli chodzi o napisy. Jeżeli chodzi o zrozumienie języka. Nie? Więc dlatego może być to... powinien być to serial w tle, ale kurde przez to, że właśnie są te... Co jest po koreańsku, no to jest trudne. Tak, to jest w ogóle problem z serialami, rozgrywają się w językach, których nie znamy. Trudno się kawę robi przy tym. Tak. To jest problem. Zgadzam się. Pani Joanna pisze, że zamiast serialu z mackami, to lepiej obejrzeć Nie lubię poniedziałku. Pani Joanno, pełna zgoda. Zgadzam się całkowicie. Powinieneś zobaczyć ten. Ja ci może zrobię taki kurs, bo na Kanał Plusie w ogóle się ukazało bardzo dużo takich perelowskich starych komedii. Ja ci zrobię taką listę. Plus? To jest na Kanał Plus, tak? Zrobię ci, w ogóle tam się dużo pokazało właśnie starych polskich filmów. Zrobić taką listę, a poza tym przypominam jeszcze, 35 mm. Na 35 mm chyba, nie wiem czy to jest, chyba nie ma. Ale oczywiście 35 mm musimy wrócić do tego, tam tak. Się dużo zmieniło na tym serwisie, bo wypadło im dużo filmów. No ale to cały czas mają bardzo... Ale mają bardzo dużo cały czas i polecamy państwu. O, Brzezina Wajdę. O, Piotrek teraz udaje, że nie, to mądre filmy. To jest taki, wiesz, poradnik o roślinach. Jak utrzymać ogródek. Dobrze, to... Ja to wytnę.
wytnę ten fragment, zmontuję go tak, żeby było, że ty to mówisz na poważnie. Wspaniale. I wypuszczę to na Twittera. Zobaczymy, czy się będziesz śmiał. O, na Twittera dziękuję ci bardzo. Nie ma gorszego miejsca naprawdę w tym kraju i poza jego granicami również. Dobrze, na Kanał Plusie chcę państwu polecić serial, o którym mówiłem kiedyś, opowiadałem. Wszyscy z państwa słuchacie wszystkich odcinków naszego podcastu, więc na pewno pamiętacie to. Pamiętam, że opowiadałem o takim filmie, który się dzieje na granicy niemiecko-austriackiej, gdzie trupa znajdują dokładnie na granicy? Tak, pamiętam, ale mam wrażenie, że były ze 4 seriale, dokładnie tak się zaczynają. Nie, ale ten się nazywał Der Pass, czyli przełęcz. I dokładnie to jest taka przeniesienie bridge. Tam na moście znaleźli, na granicy na moście, a tutaj znajdują na granicy w górach. I ten serial się pokazał na Kanał Plusie znowu. Znowuż Kanał Plus mówię. I nazywa się po polsku Granica Zbrodni. Tłumaczę, Granica Zbrodni, okej. Ale pozytywem jest to, że są wszystkie 3 sezony. Możecie państwo nadrobić pierwszy i drugi sezon. Pierwszy jest naprawdę fenomenalny. Drugi jest dobry, ale pierwszy jest naprawdę fenomenalny. A trzeci leci w tej chwili, więc jeszcze jesteśmy chyba po 2 odcinkach. Więc bardzo polecam. Świetnie się to ogląda. Akcja jest naprawdę mocna. A rzadko mamy do czynienia z... Niewiele poświęcamy czasu niemieckim serialom, a Niemcy potrafią robić, jak chcą, dobre rzeczy. Austriacki serial to nie wiem, czy kiedykolwiek się u nas pojawił, a to jest niemiecko-austriacka produkcja. Chyba kiedyś coś mówiliśmy, ale nie pamiętam o czym. Ale pamiętam, że zwróciłem na to uwagę, że mówiłeś o jakimś austriackim serialu. Tak? Mhm. Mhm. Tak czy inaczej, sezon od 1-3 na Kanał Plus Granica Zbrodni bardzo polecam. Pan Jerry. Co sądzicie o 4DX? Warto wydać więcej pieniędzy, kiedy kino w Polsce z projektem 70 mm, a Oppenheimer był rewelacyjny w pełnym 70 mm. Piotrek, niech się wypowie, ja mogę się wypowiedzieć na dużo częściej. Bo to jest do sieciówki, do której chodzę. No i szczerze mówiąc, ja mam taką gradację. Uwielbiam IMAX, uwielbiam naprawdę ten wielki ekran. Uważam, że to jest doświadczenie kinowe, które powinno być normą. Tak samo ta największa sala multikina w centrum jest super. Poszedłem raz na 4DX, to jest, drodzy państwo, rodzaj kina, gdzie fotele się trzęsą, unosi się para wodna wtedy, kiedy są elementy z wodą, uderza powietrze z tyłu, kiedy się dzieje akcja. I powiem szczerze, mi to nie pasowało, ale pewnie głównie dlatego, że stwierdziłem, że świetnym pomysłem jest pójść na Szybkich i Wściekłych do tego kina. Więc jak się domyślasz, wyścigi samochodowe, ochlapywanie wodą i cały czas coś uderzającego ci w ucho mi bardziej przeszkadzało niż się podobało. Ale jest jeszcze jeden rodzaj kina, czyli takie, które ma 270 stopni, czyli macie państwo ekran i jeszcze po bokach są wyświetlane takie rozciągnięte elementy filmu. W niektórych filmach to fajnie działa, bo są sceny, które rzeczywiście na to zasługują i jeżeli miałbym zrobić gradację, to IMAX, zwykła sala z dużym ekranem, potem to 270, a na samym końcu 4DX, bo raczej nie ciągnie mnie do tego rozwiązania jeszcze raz. Dobrze. To ja pyta, czy no? Warto Apple Plusa dla fundacji? Dla fundacji nie, ale dla wszystkiego innego. Nie, ale mają bardzo dużo bardzo dobrych rzeczy. Więc absolutnie zachęcamy dla Ted Lasso. Dla For All Mankind nie, na pewno. Powiedzieliśmy 15 minut temu, że nie oglądaliśmy Teda Lasso. Słyszałem, że dla Teda Lasso. Oczywiście, dla Teda Lasso warto i na pewno o czymś zapomnieliśmy. For All Mankind for all warto. Mankind też i na pewno coś jeszcze. O, skrzypi mi znowu foto. Czekaj, rachoniem pojadę. Reżyserka. Halo, chłopaki, obudźcie się. Nie, żartuję. Ale musimy coś zrobić z tym fotelem. Dobrze. Ale warto. Apple Plus absolutnie. Czekaj. Warto choćby dla Sugara, o którym był z Chrisem mówię. Evansem, taki bardzo dobry... Nie wiem, coś na pewno zapomnieliśmy, ale było dużo dobrych, wielkich produkcji. Co było podejrzenie, że syn Evansa, syn postaci granej przez Evansa popełnił morderstwo, a ojciec jest prokuratorem? Defending Jacob? Defending Jacob. Tak, dlatego bardzo dobra. Też bardzo warto, oczywiście. Ktoś nas pyta... Czy dobrze panów zrozumiałem kilka odcinków temu, że będzie drugi sezon Klangoru? Tak. Klangoru czy Klangora? Serialu Klangor? Tak. Będzie ale drugi sezon. Zazuza Lila zdjęcia trwają. Pisze, że będzie Klangor 2 jako antologia, inna historia i bez Jakubika. I teraz... Ktoś nas nie słuchał chyba. Będzie Jakubik. To jest jeden news, który przynieśliśmy w ciągu 5 lat naszego podcastu. Tak, to jest naprawdę jeden prawdziwy news. Będzie Jakubik, tak.
Nie wiemy, jak duża będzie rola, ale będzie. Też oczywiście Severance to jest coś, co ty na Apple'u lubisz. Ja mnie ten serial nie przypadł. Tak, Severance wróci z drugim sezonem. No dobra, ale ty na Apple TV Plus oglądałeś, a raczej przebrnąłeś przez wszystkie sezony do tego dziecka Rosemary. A, tego, co się dzieje tam w tym i ten i dziecko diabła i... Dokładnie. W kamienicy w Nowym Jorku. Gdzie Ron Weasley z Harry'ego Pottera gra. Coś tam, tak, dokładnie. Matko, co to było? I dziewczyna z 600 pod ziemią. Tak. Rany gościa. Tak, przebrnąłem przez to, sam jest, naprawdę jestem się dumny. Tak skrzaniony serial. Oczywiście Morning Show polecamy na... Więc dlatego dziecka szatana to nie warto. Nie. Na Sky Show Time jeszcze chciałbym państwu polecić stary... Musimy coś z tym fotelem moim zrobić, bo ja się sam zaczynam denerwować. Co? Odpowiem ci tak, jak prawdopodobnie wyklinają ci nasi koledzy w tej chwili w Reżyserce od 5 minut. Po prostu przestań się bujać. Nie wchodź w ich rolę, to jest ich zadanie. Twoim zadaniem jest mnie wspierać. Drodzy państwo, taka delikatna tajemnica. Więcej czasu niż przy biurku w Open Space'ie i więcej czasu niż w studiu spędziłem w Reżyserce i gwarantuję ci, że w bardzo niewybredny sposób... Teraz komentują. Bardzo mówią, co masz zrobić, żeby nie skrzypiało. Okej, wyobraziłem sobie te wszystkie teksty teraz tam padające. Dobrze. Na Sky Showtime, patrz, wyprostowałem się od razu. Na Sky Showtime chciałem państwu polecić serial sprzed kilku lat, o którym wspominałem... Slow Horses, pan Andrzej jeszcze. O matko, Slow Horses, oczywiście, dziękujemy panie Andrzej, no naturalnie, Slow Horses. Oczywiście, no tak jak powiedziałem, na pewno jeszcze paru rzeczach genialnych zapomnieliśmy. Czekamy na następny sezon Slow Horses. Bardzo już bym chciał, żeby był, ale nie mamy daty jeszcze. Na Sky Showtime jestem właśnie w połowie pierwszego sezonu i coraz bardziej zakochuję się w dosyć kiepskim serialu, który się nazywa Grimm. Kojarzysz? Nie widziałaś. To jest serial z broadcastowej telewizji amerykańskiej, co ale ma znaczenie. Mówisz o tym Bracia Grimm. Na potwory? Tak. Ja to oglądałem, ja to widziałem dwa pierwsze sezony tego. To jest najdziwniejsza rzecz ever. Jest to naprawdę tak dziwne, że to się ogląda po prostu. I ja się naprawdę absolutnie w to wciągnąłem. To jest absolutnie serial do robienia kawy, ale... Ja muszę powiedzieć, że... Jest dziwną rzeczą. Tak, jest to serial, jeszcze raz powtórzę, z broadcastówki amerykańskiej, co ma znaczenie, ponieważ niby jest brutalny, ale tak naprawdę nic nie widać, nie jest brutalny. Seksu tam nie ma w ogóle. I jest to serial, który się rozgrywa w świecie. Jezus Maria, to miało 6 sezonów. I to wszystkie 6 sezonów jest na Sky Showtime, muszę przebrnąć. Jestem w połowie pierwszego. Jest to serial, który się rozgrywa współcześnie w Ameryce, w świecie. Nigdy bym cię nie podejrzewał. To. W świecie, w którym bajki braci Grimm są prawdą. I wszystkie potwory z bajek braci Grimm istnieją naprawdę wśród nas. Ukrywają się wśród ludzi. I jest rodzina Grimmów, która walczy z tymi potworami, kontroluje je, żeby nie robiły za dużo złych rzeczy. Ale współcześnie? Współcześnie. Jest, widzimy, poznajemy bohatera, główny bohater jest... potomkiem. On nie wie, on zaczyna się od tego, że on nie wie o tym. Jego ciotka umiera na raka. No ale bardzo szybko jest to wyjaśnione. No to od razu chodzi, ale jakby punktem wyjścia jest to, że to jest młody chłopak, który jest policjantem i nie wie o tym, że cokolwiek, że te potwory istnieją w ogóle. Tylko, że jego ciotka, która umiera na raka, przekazuje mu tajemnicę rodzinną, że on jest potomkiem braci Grimm, którzy to nie pisali bajek, tylko tak naprawdę pisali kronikę swojej walki z potworami. I odnawia w sobie umiejętność rozpoznawania. Drodzy państwo, bo to jest to ważne. Pamiętacie ten komentarz, że dziękujecie mi, że oglądam seriale, których wy nie musicie oglądać? Pamiętajcie te słowa przy dalszej części tej opowieści, Bartka. Nie, nie, to jest świetny serial. To jest świetny serial, powinniście go państwo obejrzeć. Proszę mnie tylko potem nie nienawidzić za to. I jak ta ciotka mu uświadamia to, to on odkrywa w sobie zdolność postrzegania potworów, które się ukrywają jako ludzie. I to te sceny są genialne, jak siedzi facet w barze i nagle się mu twarz zamienia w jaszczurkę, a potem się z powrotem robi. Ważna jest też rzecz taka, że jego najlepszy kumpel jest jeżozwierzem. Tak, jego najlepszy kumpel, który pomaga, jest rzeczywiście jeżozwierzem, tak? A drugi jego najlepszy kumpel, policjant, w ogóle ze z tego sprawy nie zdaje. I cały film jest o tym, że ten policjant prowadzi śledztwa w sprawie morderstw, o których jego kumpel nie wie, że tych morderstw dokonały potwory ze świata Grimmów. I ten policjant musi złapać mordercę, ale jednocześnie złapać potwora ze świata Grimmów i jednocześnie, żeby jego kumpel się nie zorientował, że te potwory istnieją. Naprawdę się to świetnie ogląda. Jestem zachwycony tym serialem. Będę prześmiałeś.
Słuchaj, ale jest to serial tak sprzed 15 lat mniej więcej. 2011. To sprzed 13, no to się strasznie pomyliłem. Nie, bo ja pamiętam, kiedy ja to oglądałem. I muszę powiedzieć, że naprawdę mi się to świetnie ogląda. Sky Showtime. Polecam państwu bardzo. Proszę potem z Piotrem się podzielić swoimi obserwacjami tego serialu. Ja mi się podoba. Ja tylko powiedzieć. Nigdy nie lubiłem bajek braci Grimm, ale teraz zrozumiałem, że to są prawdziwe historie i od tego momentu mi się podobają bardzo. Pamiętaj, Gwiezdne Wojny to seria filmów historycznych. Pani Anna pisze, kocham ten podcast. O czym wy mówicie, panowie Jeżos? No, to... Kumpel głównego bohatera. Czego pani nie rozumie? Mój kumpel Jeżos, wiesz, to jest podtytuł tego serialu. To jest po prostu, my tylko mówimy, co oglądamy. No. A że oglądamy Badziewie, no to trudno. No, tak się też zdarza. Ale za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu już wiemy, co mówimy, więc za 2 tygodnie na pewno opowiemy o The Scoop na Netflixie. Czyli to już będzie stara premiera. Bo tak, film. Po raz film. Próbujemy skończyć po raz pierwszy. Widziałeś to, czy nie? Nie, mam w kolejce. No mówię ci, że druki mnie po prostu zajął mi cały czas. I teraz muszę błyskawicznie nadrabiać. Obejrzałem, nadrobiłem Szoguna, żeby być na bieżąco. Nadrobiłem reżim, który miałem opóźnienie. Skończyłem oglądać Three Body Problem. Który się świetnie, mam nadzieję, że będzie drugi sezon. W międzyczasie 3-godzinny koncert Taylor Swift. W międzyczasie 3-godzinny koncert Taylor Swift, ale to zaliczyłem na spotkaniach w pracy, więc nie ma problemu. A Quiet on Set? Zacząłeś czy jeszcze nie? Nie, ale też mi parę osób już o nim mówiło i wiem, o czym to jest, znam tą historię. Ale to obejrzeć. To obejrzyj i to. Ale zrobię... podobno nie jest dobry. Jest... O, no to okej. Okay. Nie, to jest tak... Kurczę, bo problem jest opisywany, jest o Nickelodeonie i o tym, że no, dzieci były mobbingowane i molestowane. Dokładnie. Tak? W czasie to gwiazdy tam, Ariana Grande, ta, która wyrosła, dużo gwiazd, które państwo znacie dzisiaj dorosłych, pochodzi z Nickelodeonu. No tak, i problem, o którym opowiada ten dokument, jest bardzo ważny. Mają tam sporo mięsa do opowiedzenia. To się podobno nie mają. Ja słyszałem teorię, że tam właśnie jest niewiele... Tylko jest rozwleczony strasznie, że pierwszy odcinek do kosza, tam się nic nie dzieje. W drugim odcinku jest już mięso. W trzecim odcinku połowa do wyrzucenia. I masz takie... Było zrobić z tego film po prostu. To jest ten sam problem, to jest niestety, wiesz, bo jest masowe zapotrzebowanie na true crime. Wszyscy chcą oglądać true crime. I moim zdaniem niestety coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, w których powstaje serial, ale nie mają story na cały serial. Ja na przykład jestem w trakcie oglądania takiego serialu na Netflixie, który się nazywa Sprawa z Otro, francuski koszmar. To jest bardzo, ja pamiętam tą sprawę, to jest sprzed 20 lat sprawa i pamiętam, jak czytałem o niej na bieżąco, największy skandal pedofilski w historii Francji. Gigantyczna sprawa sądowa, niezwykła, naprawdę bardzo ciekawa historia, w której głównymi dowodami były zeznania dzieci. To się rzadko dosyć zdarza w tego typu sprawach. I gruba bardzo sprawa, wielka siatka, ciekawa historia i ten serial nie jest dobry. Ponieważ nie mają, są 3 odcinki, ja jestem po drugim. Moim zdaniem spokojnie to można było zamknąć w jednym takim dłuższym odcinku albo góra dwóch, ten trzeci w ogóle nie wiem po co jest. No i to samo jest z tym Quiet on Set. Tak, to jest coraz częściej ten problem się pojawia, mam takie wrażenie. Tak, że jest rozciągane bardzo mocno. Słuchaj, spróbujmy skończyć po raz drugi dzisiaj. Tak, ale... ale? Proszę bardzo. Ale po pierwsze zapomnieliśmy o Terapii bez trzymanki z Harrisonem Fordem. Czy to jest na Apple? Plus? Tak. Ja jestem po pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Ale to chyba był tylko jeden sezon na razie. To jestem po pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Obejrzyj, spodoba ci się. Harrison Ford z odcinka na odcinek jest tylko lepszy. Mityczny Archanioł pyta, a Szogun to fajny? Nie wiemy. Ale odpowiadając na pytanie Zilla Timu, będzie kontrowersyjnie, czy Szogun zaczyna się ciągnąć jak włoskie westerny. O, to jest dobry wątek. Tak. To jest dobry wątek. Tak, zgadzam się. Tak. Zaczyna się robić opera mydlana troszeczkę, takimi momentami. Mam wrażenie, że nie mieli historii na 10 odcinków.
Natomiast oczywiście jest to dalej pięknie nakręcone i ty to, Piotrek, powiedziałeś chyba po pierwszym odcinku, że i tak tych wszystkich imion nie pamiętamy, nie do końca wiemy, o co chodzi, więc śledzić akcję jest dosyć trudno tam rzeczywiście. Więc Parasite jest lepiej. Jakie ma znaczenie? I tak główna bohaterka jest wspaniała i jeśli o mnie chodzi, mogę dla niej oglądać Szoguna. I tyle. Plus główny bohater też jest fajny, ale ona jest fajniejsza. Więc ale to jest to też, o czym rozmawialiśmy chyba w zeszłym tygodniu. Ten artykuł o filler episodes. Pytanie, czy to, że się ciągnie, to jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że konsumpcja seriali ma być taka, że co odcinek mięcho. Czy nie są właśnie potrzebne takie odcinki, które będą spowolnieniem, ale wsadzającym cię w ten świat? The Bad Batch, przez sekundę o tym rozmawialiśmy. Ten odcinek o eksperymentach na dzieciach. To jest co innego. To jest filler episode, ale jest znakomity. Ja mam to inaczej. To jest problem, który się pojawił, bardzo często się pojawia przy dyskusjach o Archiwum X, gdzie była ta arc story, tak? Inwazja obcych, konspiracja i tak dalej. I oprócz tego miałeś dokładnie te standalone episodes, czyli te historie zamknięte same w sobie, które też nie budowaniem świata. Nie posuwały sprawy naprzód, tej głównej, ale były dokładnie, tak jak mówisz, budowaniem świata, więcej się dowiadywaliśmy o bohaterach. Dla mnie to jest absolutnie okej. Ja kocham Archiwum X, a propos, muszę zacząć kolejny raz oglądać i absolutnie to jest dla mnie w porządku, pod jednym warunkiem, że te standalone epizody są dobre po prostu, są dobre same w sobie, to są fajne historie. W tekście o Stephenie Kingu, o którym porozmawiamy za tydzień. Porozmawialiśmy za tydzień. Opowiadam o odcinku Archiwum X, który napisał Stephen King. I to jest genialny odcinek, sam w sobie po prostu, nie posuwa żadnej sprawy naprzód, ale jest po prostu genialnym, mikroskopijnym filmem Stephena Kinga, 40-minutowym. I na przykład w Szogunie uważam, że te dziury są. Znaczy, że tam są takie, wiesz, no tak oglądasz i to niczego nie posuwa, nie jest to jakaś tam super historia sama w sobie. I tak, zgadzam się, ja zaczynam mieć z tym problem, tak. A wiesz, do czego jeszcze wróciłem? Chociaż tak jak powtórzę, dalej uważam, że to jest genialny serial Szogun, więc jakby w porządku. Marcin przytoczył swoją ulubioną scenę z Archiwum X. Mulder grzebie w szufladzie, Scully pyta, czego szukasz? Nie wiem. To jest po prostu filozofia życia pewna i to jest po prostu bardzo głęboki. Slow life. To jest po prostu życie w prawdzie. Ja na przykład bardzo często nie wiem, co robię, ale nigdy się do tego nie przystaję. A Mulder ma tą odwagę w sobie. My to, Bartek, widzimy. Siedzisz i patrzysz w komputer. To my to wiemy. Jeszcze widać, że komputer jest wyłączony. Tak, to my to wiemy. Jeszcze gdybyś na otwartym komputerze to robił. Jo, bo zacznę znowu skrzypieć. No. Dobrze, spróbujmy skończyć trzeci raz. Za chwilę. Okej. Okay. Zacząłem oglądać z powrotem The Whip. VP. O pani wiceprezydent. VIP. I po kilku latach bardzo dobrze się to ogląda. Po kilku latach, po Trumpie, to się tam naprawdę gra ten. To nie tam gra ten pan, co grał potem w tym serialu. O tym? Nie, to on tam nie gra. Myślę, że to jest jak głupi się śmieje z własnej głupoty, naprawdę. Z Criminal Record. Capaldi. Nie, Peter to Capaldi. On grał nie VIP. VIP jest wzorowany na Thick of It i w Thick of It grał Peter Capaldi. Widzisz, jak jestem mądry? Udało ci się wybrnąć. Tak. Po raz czwarty sprzedane. A co powiecie o The Wire? Nie znam. Za dwa tygodnie coś powiem o The Wire. Może obejrzymy. Może w tym czasie coś obejrzymy. Bardzo państwu dziękujemy. Tak. Zapraszamy do pisania o serialach. Jak państwo chcecie jakiś błąd wytknąć w Onecie, to bardzo też prosimy, też pytamy. O serialach małpa redakcja.onet.pl. Bardzo dziękujemy. Za tydzień nie na żywo, ale odcinek będzie dobry, bo będziemy czytać pytania od państwa. Bardziej taki spokojny, taki płynący. Tak, schodzimy głębiej w naszą rozmowę, bo przez chwilę rozmawiamy nawet o czymś, na czym się znamy. To prawda, masz rację. Tak, będzie też trochę o dziennikarstwie, ale to nie jest to, na czym się znamy. Nie. Także dziękujemy bardzo, będzie też o Stephenie Kingu. Też nie jest to, na czym się znamy. Oczywiście. A za dwa tygodnie wracamy na żywo. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.